Dla jakich wartości parametru m prawdziwa jest równość? Po lewej stronie równania mamy wielomian trzeciego stopnia, natomiast po prawej stronie mamy iloczyn dwóch wielomianów. Proponuję, aby wielomian po lewej stronie nazwać w od x, a iloczyn wielomianów po prawej stronie niech się nazywa u od x. I opuśćmy nawiasy w wielomianie u od x. Najpierw przepiszmy tą prawą stronę, czyli mamy m x do potęgi drugiej minus 3x plus 1 razy 2x minus 7. Mnożymy każdy z każdym, czyli mx kwadrat razy 2x to będzie 2mx do potęgi trzeciej. To był pierwszy wyraz razy pierwszy wyraz. Teraz pierwszy razy drugi. Ustalmy znak. Plus razy minus daje minus. 7 razy mx kwadrat to jest 7mx kwadrat. Teraz drugi razy pierwszy. Ustalmy znak. Minus razy plus daje minus. 3 razy 2 to jest 6. X do potęgi drugiej. Teraz drugi razy drugi. Ustalmy znak. Minus razy minus daje plus. 3 razy 7 to jest 21 i zostaje nam x. I teraz trzeci razy pierwszy, ustalmy znak, plus razy plus daje plus. 1 razy 2x to jest 2x. I trzeci razy drugi, ustalmy znak, plus razy minus daje minus. I 1 razy 7 to jest 7. Uporządkujmy wyrazy. X do potęgi trzeciej występował tylko raz, więc go przepiszemy. Natomiast x do potęgi drugiej występował dwukrotnie. Tutaj mamy to wyrażenie i to wyrażenie. Ponieważ w tym wyrażeniu jest m, tu go nie ma, nie jesteśmy w stanie tego po prostu odjąć, więc proponuję, aby zrobić w ten sposób, że zapisujemy tu plus, otwieramy nawias, i będziemy wyciągać wspólny czynnik, ale nie przed nawias, tylko za nawias. Będziemy wyciągać za nawias x do kwadratu, bo jest to nasz wspólny czynnik. Więc jaka liczba razy x do kwadratu da nam minus 7mx kwadrat? Oczywiście będzie to minus 7m. I jaka liczba razy x do kwadratu da nam minus 6x kwadrat? Będzie to minus 6. Podobnie postępujemy w przypadku x. Również będziemy, aha, tu możemy spokojnie dodać, czyli mamy razem plus 23x i minus 7. Teraz już mamy wielomian u od x zapisany w postaci sumy i wiemy, że wielomian w od x i u od x są sobie równe. To teraz kiedy dwa wielomiany będą sobie równe? Po pierwsze, muszą być tego samego stopnia, a po drugie, odpowiednie współczynniki muszą być takie same. Czyli wyrazy przy tych samych potęgach muszą być identyczne. Więc zobaczmy. Po lewej stronie, czyli wielomianie w od x, przy x do trzeciej mamy liczbę minus 8. Czyli współczynnik a3 wynosi tutaj minus 8. Natomiast w wielomianie u od x współczynnik a3, czyli współczynnik stojący przy x do potęgi trzeciej, to jest 2m. Skoro oba wielomiany mają być sobie równe, to te współczynniki muszą być takie same, czyli minus 8 musi wynosić 2m. Następnie współczynnik a2, czyli współczynnik stojący przy x do potęgi drugiej, musi być taki sam jak tu współczynnik a2, czyli również współczynnik stojący przy x do potęgi drugiej. Tu całe to wyrażenie stoi przy x do drugiej, więc te wyrażenia muszą być takie same. Czyli dostaniemy, że 22 to jest to samo co minus 7m minus 6. Dalej, współczynnik a1 w wielomianie w od x musi być taki sam jak współczynnik a1 w wielomianie u od x. Widzimy, że jest taki sam, bo tutaj mamy 23x, tu również jest 23x, czyli to się zgadza. No i wyraz wolny
w wielomianie w od x musi być taki sam jak wyraz wolny w wielomianie u od x. Widzimy, że są takie same, czyli to również nam się zgadza. Wyznaczmy więc nasz parametr m. Tu wystarczy w tym pierwszym równaniu podzielić obustronnie przez 2, czyli dostaniemy minus 4, to jest m. Sprawdźmy, czy jest to zgodne z drugim równaniem. Czyli czy z drugiego równania również dostaniemy, że m wynosi minus 4. Zobaczmy. Minus 6 przeniesiemy na lewą stronę, czyli dostaniemy 22 plus 6, to jest 28. Po prawej stronie zostaje minus 7m. I obustronnie dzielimy przez minus 7, czyli rzeczywiście m wynosi minus 4. Stąd wynika, że dla m równego minus 4 będzie prawdziwe to równanie.